Kolejny wyścig, w którym jedziesz sama i de facto rywalizujesz przede wszystkim z zawodniczkami ze starszej kategorii. Tak, właśnie jechałam tam, żeby dogonić starszą kategorię. Złapałam tam już parę dziewczyn, ale goniła, żeby wyprzedzić jeszcze więcej. Trasa technicznie chyba dobra dla ciebie. Szczerze powiedziawszy, przyjechałam tutaj z taką myślą o Głuchołazy, a to taka łatwa trasa, ale po objeździe zdecydowałam, że kurczę, no fajnie jest. Podobało mi się, że zrobiło się dużo ciężej niż w poprzednich latach, także bardzo na pozytywnie. Jedną z tych nowych sekcji, właśnie ten zjazd pokorzenia, taki stromy. Tak. Jako jedyna chyba zawodniczka, czy w ogóle startujących dzisiaj, których widziałem, pokonywałaś po prawej stronie pokorzenia i płynnie, ładnie skręcałaś ten zakręt. Szczerze, rano byłam oglądać jak radzą sobie inne kategorie. Nie powiem, no ciężki był to zjazd, bo właśnie popadało w nocy. Na pewno zrobiło się dużo ciężej niż wczoraj na całej trasie. Ale jechałam to, bo wiedziałam, objeżdżałam to wczoraj, więc byłam pewna, że sobie poradzę. No, dałam radę. Dałaś radę, znowu kręcisz czasy zbliżone do elity. Nie możesz się doczekać przyszłego sezonu? No, przyszły sezon już tak naprawdę blisko, już teraz końcówka tego, no zima przepracowana, na pewno będzie 100%, a nawet i 200, i w przyszłym roku już starsza kategoria, także nie mogę się doczekać. Szczególnie zawodniczki, patrząc się globalnie, światowo, siostry Holmgren, Zoe Backstedt w tej chwili również dołączają do ekip szosowych, łączą szosę, cyklokross i cross country. Masz ze sobą górskie mistrzostwa teraz szosowe. Powiedz parę słów na temat ścigania na szosie z twojej perspektywy. Dwa dni na rowerze przed górskimi szosowymi mistrzostwami Polski to zdecydowanie za mało. Ja jestem zdecydowanie MTB dziewczyna, także, ale fajne doświadczenie, także treningowo jak najbardziej. A przełaje? Ktoś myślisz o tym, żeby coś to włączyć, czy raczej nie? No na ten moment nie myślałam, ale zobaczymy, co będzie w przyszłości. Dzięki za rozmowę. Dzięki.